Kunegunda, córka Zygfryda, hrabiego luksemburskiego, odebrała od matki staranne wychowanie. Piękność jej oraz inne wielkie zalety były powodem, że wszyscy pobliscy książęta starali się o jej rękę. W końcu poszła za Henryka, księcia bawarskiego, którego uważała za najgodniejszego swej ręki, w czym się też nie omyliła. W dzień ślubu młodzi małżonkowie przyrzekli sobie dozgonną czystość, chcąc naśladować Najświętszą Maryję Pannę i świętego Józefa. Oboje odtąd poczęli się ubiegać, które z nich najwięcej dobrego czynić będzie. W 1002 roku obrano w Moguncji Henryka królem, a w 2 miesiące później koronowano Kunegundę w Paderbornie na królową. W roku zaś 1014 otrzymali oboje z rąk papieża Benedykta VIII cesarską koronę. To wyniesienie było jeszcze większym bodźcem do dobroczynności. Zaczęły się wznosić kościoły, klasztory, szpitale i dotąd nawet liczne znajdują się jeszcze pomniki jej pobożności. Aby zaś mogła czynić jak najwięcej dobrego, żyła nadzwyczaj skromnie. Bóg zsyła krzyżyki na tych, którzy go kochają, czego jej Kunegunda miała doświadczyć. Szatan w sercach kilku dworzan wzniecił bowiem nienawiść. Posądzona o sprzeniewierzenie się mężowi, cierpiała Kunegunda niewymownie, ale i cesarz nie mniej się martwił. Widząc coraz większy smutek męża, zaręczyła Kunegunda o swej niewinności, oświadczając się gotową odbyć próbę ognia wówczas używaną. W dniu naznaczonym udała się w odzieniu pokutnicy w towarzystwie cesarza i dostojników państwa, tak duchownych jak świeckich i mnóstwa ludu do kościoła. Po mszy świętej odmówił nad nią biskup modlitwy, podał Ewangelię i krzyż do pocałowania, napominając, aby jeśli czuje się winną, nie kusiła Pana Boga. Następnie dał jej komunię świętą. Tymczasem zabrano się do przygotowań. Pewną ilość lemieszy rozpalonych w ogniu do czerwoności ułożono w szereg 15 stóp długi. Odczytano cesarzowej publicznie oskarżenie, po czym padła na kolana, modląc się: Panie i Boże mój, bądź mi świadkiem, jaką nie złamała wiary poślubionej memu małżonkowi. W tej chwili dał się słyszeć głos: bądź odważną dziewico Kunegundo, Maryja Panna wysłuchała twej modlitwy. Cesarzowa zdjęła następnie obuwie i przeszła boso po rozpalonych żelazach. Lekarze natychmiast badali jej nogi i poświadczyli, że nie ma znaku oparzelizny. Wszystek lud wraz z cesarzem byli tego świadkami i wszystkim w oczach stanęły łzy. Tak cudem Bóg poświadczył niewinność Kunegundy. Tysiączne okrzyki radości zagrzmiały w kościele. Nasza kochana cesarzowa jest niewinną. W ogień oszczerców. Lecz cesarzowa naprzód podziękowawszy Bogu rzuciła się potem mężowi na szyję, a w końcu oświadczyła, że swym prześladowcom przebacza i prosiła cesarza, aby im darował winę. Podczas pobytu w Hesji Kunegunda ciężko zachorowała i wówczas ślubowała wystawić klasztor dla benedyktynek w Kaufungen. Jeszcze klasztor nie był całkiem ukończony, kiedy cesarz w roku 1024 umarł. W rok zaś po śmierci męża odbyło się uroczyste poświęcenie klasztoru. Była temu przytomną także cesarzowa we wspaniałym cesarskim ubraniu i z koroną na głowie. W czasie mszy świętej zeszła po Ewangelii z tronu, złożyła ubranie cesarskie, a przywdziawszy wełniane, dała się ostrzyc na znak wyrzeczenia się świata. Biskup dał jej następnie zakonną zasłonę i pierścień na znak zaręczenia z Jezusem Chrystusem. W klasztornym zaciszu przeżyła jeszcze 15 lat, nie chcąc być niczym więcej jak inne siostry. Podejmowała się najpospolitszych robót tak chętnie, jakby nigdy nie była cesarzową. Szczególnie w doglądaniu chorych zakonnic przewyższała inne w troskliwości, miłości i zręczności w obchodzeniu się z nimi. Darem modlitwy obdarzona, zwykle większą część nocy na niej przepędzała. W używaniu pokarmów coraz więcej sobie ujmując przyszła, była do tego, iż już prawie cudem żyła. Kiedy leżąc na śmiertelnym łożu, zauważyła, że na jej pogrzeb przygotowują złotem haftowane nakrycie, zabroniła tego, prosząc, by jej trumnę postawiono obok trumny małżonka. Umarła 3 marca 1040 roku. Pogrzeb odbył się w Bamberdze, a przytomny lud ujrzał cud wielki, bo trumna Henryka sama na lewą stronę się przeniosła, tworząc miejsce prawe dla Kunegundy. Dla licznych cudów, gdyż nawet już za życia ugasiła znakiem Krzyża Świętego pożar w klasztorze, wyniósł ją papież Innocenty III do liczby świętych pańskich w roku 1200.